No siemanku, szanowanko, z tej strony Tommy Yuki! And welcome back to Colony Survival! Dokładnie, powracamy teraz do Colony Survival. Będziemy budowali sobie tutaj dalej naszą wsiową. Jestem ciekaw, czy to się zapisało. Jest, zapisało się, ale oczywiście tutaj jest ten manual obstrany. Dobra, ja teraz sobie pomyślałem tak, ja to mówiłem na poprzednim odcinku, że po pierwsze, musimy sobie tutaj wydrążyć troszeczkę więcej. Przypuśćmy tak na... No, zróbmy, no na trzy. Na trzy, zróbmy sobie naprawdę taką fosę. Bo później będzie scena, że te zombiaki przechodzą. A ja widziałem, że jak jest taka naprawdę fosa mega super hiper turbo zrobiona, to wtedy te zombiaki nie potrafią przechodzić. To jest teraz dla mnie prio 1. Prio 2 to jest coś takiego, żebyśmy sobie zbudowali drugie pole. Prio 3 to jest coś takiego, że postanowiłem, że zbudujemy sobie zamek gdzieś tam na tej górce. Ja wam za chwileczkę tutaj pokażę gdzie, ale wydaje mi się, że to może bardzo ciekawie wyglądać. Dobra, 184 fut, czyli widać, że tutaj się troszeczkę zbiera. Zanim my się tutaj do kupy ogarniemy, to naprawdę potrzebujemy bardzo dużo, ale to bardzo dużo pola. Tylko naprawdę, na początek trzeba się ogarnąć, może troszeczkę... wygarnąć tutaj troszeczkę teren, sobie go zrównać i tak dalej, bo jeżeli my chcemy się tutaj właśnie osadzić, to nie mogą nam przeszkadzać żadne drzewa, żadne krzewy, tak? Dobra, tutaj zbieramy sobie teraz glinę, się zastanawiam, czy później ją możemy wyrzucić, ale wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że przez tą, no te zombiaki już po prostu nie przejdą, no bo nawet ja tutaj nie potrafię wskoczyć, nie potrafię się tutaj wspiąć, także zombiak nie będzie tutaj miał jak... Co to tutaj jest? Co to tutaj jest? Co to jest? Co to jest? Coś tutaj zdobyłem. Szkło? Czekaj, ja to muszę stąd... Dlaczego ta myszka jest taka wolna? Ja to muszę... przerzucić tutaj. Tutaj. I my teraz jakieś szkło zbieramy. Czy coś to jest? Stone Bricks! Znaleźliśmy, kurde, taką lekką kopalnię Stone Bricksów. Także tutaj też będziemy drążyli sobie jakiś... Patrzcie, jak my daleko możemy kopać w ogóle, nie? Jakie my mamy długie ręce, nie? O, widzicie? Także już tutaj będziemy sobie kopali, ponieważ ten Stone Bricks będzie bardzo nam potrzebny. Dobra, zróbmy sobie coś takiego, żebym ja po prostu wiedział, że to jest właśnie tutaj. Ale będziemy mieli, kurde, sobie fajnie Stone Bricks, dużo. Dobra, mamy tutaj sobie taką mini już kopalnię sobie później zrobimy. To też będzie, wiecie, jak jakieś tam prio dla mnie. Ale... no prio to jest po prostu, żeby się pierw obronić, tak? Dobra, budujemy sobie tą fosę, za chwileczkę tutaj powinniśmy skończyć. Mury robią wszystko. Dobrze, że te zombiaki jeszcze tutaj nie atakują nam tych murów, tak jak jest to w Dead Acres, ale wydaje mi się, że prędzej czy później, jak wyjdzie jakaś kolejna aktualizacja tej gry, to może być troszeczkę ciężej. Bo twórca, przypuśćmy, tutaj stworzy takie zombiaki. Gdzie my jesteśmy teraz? O, tutaj już, no to... Tak, 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 tak. Tak, nie? Coś takiego, coś takiego, coś takiego, coś takiego. Dobra. Ja sobie... A nie chcę tutaj tego niszczyć. Pyk. Pyk, dobra. Dobra. Coś takiego. No i jakby to teraz tutaj zgarnąć tam z dołu. No nie da się. Nie da się. A nie, jednak się da, jednak się da, jednak się daje, jednak się da. Jednak się da, jednak się da, jest fajnie, jest pięknie. Dobra, tutaj będziemy mieli naszą kopalnię. Ja sobie tutaj jeszcze pomyślę, żeby może jakoś tutaj obtoczyć murem, żebyśmy sobie tutaj zrobili takie zejście na dół. Ale póki co jest dobrze, jest fajnie, jest pięknie. Bo mamy już 201,5 chleba, także widzimy już tutaj, że pomału się ogarniamy, że tego chleba jest więcej niż mniej, jeżeli wiecie, o czym mówię. Dobra, to ja sobie teraz tutaj zrobię kolejne 10 na 10. No tool selected. Czekaj. Wheat farmer? Wheat farmer? No, dawaj. O, i teraz zrobimy sobie kolejne 10 na 10. Coś takiego. 9 na 10? 10 na 10, dokładnie. Jej, skasowało się, kurde, ja nie wiem, w którym... Klawiszologia jest troszeczkę głupia, ja nie wiem, czy to mam tutaj przytrzymać, czy... Nacisnąć? Okej, dobra. Ale mi się odbija, kurde, teraz tym. No, śniadaniem. Dobra, tutaj mamy kolejny Wheat Farmer Tool. Wydaje mi się, że ja sobie tutaj pousuwam te drzewa. Czekajcie, tutaj sobie zrobimy kolejny Wheat Farmer Tool. Czekaj. 10 na 10. Zawsze sobie róbmy 10 na 10, żeby to też fajnie, pięknie, ładnie, pięknie nogi i ręce miało, nie? Dobra. Tutaj sobie zrobimy takie małe przejście. No tutaj są dwie kratki, tutaj będzie jedna kratka, ale myślę, że nic się nie stanie. Ja sobie tutaj zrobię kolejne. 10 na 10. 10 na 10, poproszę. Dokładnie. Coś takiego. I tutaj będziemy musieli pomału wydrążyć teren.
Ej, czekaj. O, dokładnie, coś takiego. Wydrążamy sobie tutaj teren, bo tutaj też będziemy potrzebowali jeszcze jedno pole 10 na 10. Bo my w sumie, czekaj, 10 na 10 to jest 100, tak? Czyli możemy sobie 3 pola w sumie zrobić, bo mamy 305. Mamy 305, czy już to wystarczy tutaj? Wheat Farmer Tool, okej, okay, jedziemy. 10 na 10, dokładnie, jest fajnie, jest pięknie, ładnie, pięknie wszystko zrobione, już tutaj pomalutku zombiaki będą przychodzić, ja tutaj będę musiał co prawda też wydrążyć jakiś teren, ja to sobie może tutaj wszystko obtoczę, bo ja tam oglądałem na jakichś filmikach zagranicznych, że ludzie po prostu darowali to sobie i po prostu te zombiaki jak chodzą po tych polach, to tam nic się szczególnego nie dzieje. Wiecie o co chodzi, że oni tam nie kradną jakiegoś jedzenia, a nasi ludzie zawczasu idą spać, także nie wiem, czy tutaj będzie potrzeba robić jakąś fosę, ale wydaje mi się, jak sobie tak fajnie tutaj wydrążymy, to to może po prostu fajnie wyglądać, bo ogólnie też myślałem o tym, żebyśmy tutaj sobie zrobili właśnie taką wioskę farmerską, która będzie strzeżona przez łuczników. To jest bardzo, bardzo długa droga przed nami, ale zbudujemy sobie coś takiego, a później myślę, że zrobimy sobie jakąś może taką... o kurde, zleciałem, a muszę się przecież teraz tutaj bronić. Skakuj tutaj, skakuj. I może tutaj... O, zainwestujemy może tutaj, ja może przesunę ten budynek i zaczniemy zainwestować tutaj w pola, bo ja później chcę, żebyśmy do góry sobie wydrążyli właśnie taką ścieżkę i tam u góry zbudowali sobie może jakieś zamczysko. To by mogło być fajne. Dobra, co on teraz tutaj robi? On nie wie chyba, co tutaj ma zrobić teraz. No, on tutaj nie... Ej, bo ja nie mam strzału, ty za chwilę mnie zaatakuje. To jest teraz bez kitu, nie? Już tutaj wchodzi, pa. Już tutaj chciał wejść, nie? Skurczybyk malutki. Dobra. Za niedługo zarekrutujemy sobie też nowych kolonistów. Ja nie wiem skąd te wheat... Skąd to mam zebrać, to? Wheat seeds, future bread. Future wheat seeds. No niby mamy te kurde... 312, to możemy, no, 3 pola zrobić, ale zrobiłem chyba 4, nie? Dokładnie, 4 zrobiłem. No już trudno, ale zobaczymy to później, jak to będzie wyglądało. O, został zabity. Tam idzie kolejny zombiak. Fajne jest to właśnie w tej grze, że te zombiaki, tych zombiaków jest po prostu więcej, jak ja mam więcej kolonistów, dlatego też mamy czas na to, żeby się ogarnąć, nie? To jest akurat dobre. Możemy w sumie sobie też tak zrobić, że po prostu obtoczymy się z każdej... Obtoczymy się po prostu z każdej strony. Bo tutaj też pomału będziemy musieli, kurde, robić te, nie? Strzały, jak je robić? Iron ignot, widzisz? Nic, iron ignot and planks. Planks mamy, to jest to, nie? Planks, dokładnie. Ale nie mamy tego iron ignot i już pomalutku będziemy tutaj musieli drążyć w skałach. Dlatego zastanawiam się, kurde... No nie, no pierw zrobimy tutaj pola i myślę, że będziemy pomału schodzili tutaj głębiej, gdzieś tutaj na dół. I może całą tą farmę obtoczę tą fosą, żeby po prostu... No nie wiem. Ale pisali, że nie możemy się całkowicie odizolować, bo wtedy jedzenie nam będzie szybciej uciekało tak jakby. No nie wiem. A bo ja się po prostu boję, już mam tak mało strzał. Chyba, że na noc się po prostu będziemy barykadować, ale jak ja będę na dole skalę wszystko drążyć, to też może być scena, wiecie o co chodzi. Na szczęście już tutaj dzień wstaje, tam tutaj jeszcze dwa zombiaki idą, ale nie będziemy marnować na nich amunicji, bo za chwileczkę powinno słońce wstać i one się same przewrócą. Zobaczcie, tam już księżyc zachodzi. I będzie sobie tutaj... Słońce, z której strony? Tam... To może tutaj słońce wyjdzie też, zobaczymy. Zobaczymy, na razie ich tutaj w nic nie strzelam, żeby... zaoszczędzić sobie te... Te dwie strzały. No, o, widzisz? No, myślałem, że on już tutaj będzie umierał. Ale jednak nie. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Tam jeszcze jeden idzie. Jakby tutaj łuczników postawić, nie? To one by to po prostu ogarnęły. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ten się już tu przewrócił, ten też. Dobra, także dzień już wstał. Chłopki teraz tutaj wychodzą. Ja tutaj szybko będę drążył temat. Żebyśmy sobie tutaj kolejną fosę zrobili. Bo to jest teraz najważniejsze. I za chwileczkę sobie tutaj zasiejemy wszystko, nie? Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, pyk. Dokładnie, coś takiego. Gdzie to pole się kończy? Tutaj. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk, okej. Pyk, 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 pyk. Dobra, a więc obtoczyłem się teraz, znaczy te nasze pole tutaj.
Taką fosą, o może tutaj zniszczę to drzewo, bo przecież nie wiem przypadkiem, czy tutaj zombiaki też mogą na drzewa wchodzić i ewentualnie później z nich zeskoczyć, no mam nadzieję, że nie. Ale tak powinno być w sumie, okej, ja tutaj później wszystko wydrążę i ogólnie tutaj sobie wszystko porobimy, takie ładne, wielkie, piękne pola. To tutaj będziemy musieli troszeczkę przesunąć, tak w prawą stronę. I ogólnie tutaj też mamy fosę, więc no zębiaki niby nie potrafią skakać, więc tu jest dla nas plus, bo ja jako człowiek potrafię przeskoczyć. Tutaj one stąd też nie przeskoczą, chociaż wolę sobie to tutaj na przykład usunąć, no ale mamy no dwa, tutaj mamy co prawda trzy i możliwe to, no nie zrobię teraz tego synchronicznie jakoś tam pięknie, ale w każdym razie tutaj wszystko ładnie, pięknie po dwa sobie wydrążyłem. Widzicie? To jest tak wszystko ładnie, pięknie zrobione. No a tutaj ładnie tak, tutaj trawka na zielono sobie tutaj rośnie i wydaje mi się, że jak my teraz sobie zatrudnimy tych raz, dwa, trzy, czterech kolonistów, to ja się zastanawiam przypadkiem, bo zobaczcie, jak my tutaj mamy na przykład tą skrzynkę, to ten gościu przychodzi tutaj i zabiera sobie po prostu tą skrzynkę, nie? Znaczy wkłada do tej skrzynki, co ja chciałem powiedzieć, ten chleb, nie? Pyk. A ja nie potrafię zobaczyć... Ja nie potrafię zobaczyć... gdzie... Znaczy, co tam w środku jest, to jest po prostu najgorsze, bo ja tutaj na przykład klikam Colonist Recruit, a Recruit Colonist, okej, czyli możemy kogoś tutaj zarekrutować. Czekaj. Bo znowu... No, uciekaj! Flex Farmer? Need flex seed placed on grass or dirt, okej. Forester? Saplings and eggs placed on grass or dirt. Miner picks eggs placed on bottom layer of the world, okej. Czyli możemy tutaj coś więcej niż tylko mieć takich farmerów, ale wydaje mi się, że czekaj, unemployed, czterech jest unemployed, aha, bo ja jestem unemployed plus tych trzech, czyli potrzebujemy raz, dwa, no czterech kolonistów jeszcze potrzebujemy, wydaje mi się, że jeden, albo nie, jeden, niech tych dwóch tutaj przy piecu stoi, mimo że tam jeden jest tak jakby niezatrudniony, ale teraz jak przyjdzie kolejna noc, to nie wiem przypadkiem, czy nie zajmiemy się teraz, nie. Może pierw będziemy sobie tutaj po prostu budowali dalej, albo raczej zasiejemy to sobie tutaj, żebyśmy po prostu mieli... O, widzicie, to się jednak tutaj zbiera, bardzo pomału, ale jednak się zbiera, żebyśmy mieli tutaj cały czas jedzenie, żebyśmy mogli tych więcej kolonistów tutaj zatrudniać. Co prawda zostaliśmy tutaj obtoczeni, z tej strony, nie? Ale jedynie tutaj trzeba patrzeć, żeby te zombiaki tutaj nie weszły. A nie chcę ich tutaj barykadować, bo tak jak sama gra na początku wskazywała, nie możemy tutaj kogoś odizolować, ponieważ będziemy wtedy więcej jedzenia tracili. Dobra, ale wydaje mi się, że teraz jak kogoś zarekrutujemy, to gdzie on się pojawi? No, kolonia jest coś tam. Dobra, on sobie teraz tutaj idzie też spać od razu. Lewo, co się przyjął do mnie do farmy, do mnie do kolonii, to on już od razu idzie spać. Obczajcie tego gościa, no. No co za dziwny człowiek, nie? Ale tutaj jeszcze na razie żadnych zombiaków nie ma. Ja się zastanawiam, dlaczego oni tutaj po prostu nie przychodzą. Ja wiem, że możemy tutaj troszeczkę tą grę scheatować i wydaje mi się, że jakbyśmy się wszędzie obtoczyli tą fosą i ewentualnie sobie tutaj jakiś śmieszny mościk zrobili, taki pojedynczy, to byśmy po prostu potrafili to tutaj przeżyć. Ale ja tutaj podczas tej nocy muszę się troszeczkę zastanowić, co by tutaj zrobić, żeby jakoś to poszerzyć, ale wydaje mi się, że tutaj jest ta pseudo taka ala kuchnia, nie? I oni tutaj będą po prostu te plony zbierać, te plony. I ja bym chciał tutaj to zburzyć i przesunąć to może w tamtą stronę. Tam zrobimy po prostu, właśnie, zrobimy teraz tam kwatery i niech teraz tam wszyscy ci farmerzy śpią, a my to tutaj zniszczymy i przesuniemy sobie troszeczkę tą budowlę, no bo przecież jesteśmy w stanie. Podoba mi się, że ta gra jest taka simple, simply clever, jak właśnie samochody marki S. To nie jest wiadomo, jakoś tam, jakieś tam lokowanie produktu. Ale ta gra jest po prostu taka prosta, taka łatwa, że Minecraft ma w sobie, wiecie jak, no dużo tych rzeczy i tak dalej, nie? Jeżeli ktoś nie gra w Minecrafta od początku, to będzie mu, wydaje mi się, ciężko to tam ogarnąć, dotrzeć do tych pro graczy, bo tego naprawdę jest po prostu multum. A tutaj mamy po prostu kilka rzeczy, kilka, naprawdę po prostu kilka, nie? Dobra, ten tutaj został zabity. Jak my teraz tutaj jesteśmy obtoczeni jakoś fajnie fosą, tutaj to jedno, ja najlepiej bym zniszczył to jedno pole też tutaj, bo one tutaj w ogóle ni w ząb, ni w pieron nie pasuje i byśmy sobie ogólnie tak tutaj zbudowali jakąś tam osadę przy tych drzewach właśnie, nie? Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie musi być tak jak jest, żebyśmy mieli po prostu jakieś tam jedzenie, nie? 158 food, czyli troszeczkę żeśmy spadli, ale już tutaj pomalutku będziemy siać sobie dalej
te ziarna i najważniejsze teraz w tym dniu, który za chwileczkę właśnie tutaj wstanie, będzie zakwaterowanie, czyli my jeszcze mamy czterech, dwóch przy piecu, to jest dwóch, trzech, czterech, czyli jeszcze potrzebujemy trzech. Jeszcze będziemy potrzebowali trzech. Także na spokojnie, nie musimy się tutaj, o zobaczcie, brązowy, zielony, ale się fajnie tutaj ładnie pod kolor ubrali, nie? Ale fajnie, bo co tam mogą iść, wiecie, jak popływać, jak mają dzień wolny od pracy, ale u mnie tutaj nie ma dnia wolnego od pracy, nie ma. Po prostu nie ma, nie? Poczekamy może, te zombiaki tutaj zginą, zanim one tutaj dojdą, bo przecież już słońce wstaje, ja nie będę tutaj znowu strzał marnować. O, już umarli, widzicie? Dokładnie, to my teraz drążymy swój plan, albo raczej wprowadzamy swój plan w życie i teraz ja bym chciał sobie tutaj możliwe, że tutaj te kwatery wybudować. Zróbmy sobie, o właśnie, coś tutaj takiego. Wow, nie tak, nie tak, to tak nie miało nie wyglądać. Dobra, ja sobie tutaj zniszczę, pyk. I wydaje mi się, że w kolejnym dniu będziemy już pomału schodzili gdzieś tutaj na dół. Dobra, a ja się teraz zastanawiam, czy ten ziomek... Ja, dobra. Ej, dlaczego nie masz Wii? No przecież masz tutaj, no o co ci chodzi? No przecież masz. No to o co ci chodzi? Ja już tutaj szybciutko zatrudniam dwóch kolejnych, ale nie mamy bed. O właśnie, trzeba pierw bed wybudować. Te piece się przeniesie. Te piece trzeba przenieść. W tym momencie. I to w tym momencie. Dawaj mi to. Dawaj mi ten piec. Aha, bo ty teraz tutaj coś robisz. Ty też tutaj coś chyba teraz robisz, nie? Ten piec się przeniesie tutaj. No, on poszedł coś tam sobie robić. No niech będzie. Dobra. Masz już tutaj, on musi troszeczkę zaskoczyć. Coś takiego. Dobra, tu jest takie ładne, fajne przejście, dobra. I teraz sobie tutaj budujemy właśnie te kwatery, nie? Tylko jakby tutaj jest, może, żeby to jakoś miało ręce i nogi, to zróbmy sobie, przypuśćmy, jakby to, żeby fajnie wyglądało, no. Nie pasuje mi w ogóle to pole, nie pasuje w ogóle, nie? Ale, no dobra, budujemy coś takiego może. Dobra. Pyk, okej. Pyk. Będą te kwatery dobre. Tu jedno łóżko, ciul. Tu jedno łóżko, tu drugie łóżko, bo ogólnie... Nie, no to jest troszeczkę za małe, no. Na spokojnie. Junior, nie denerwuj się. Ja chcę zrobić im takie fajne pokoje. Coś takiego. Po dwóch niech sobie śpią, nie? Czyli tutaj będzie jedno łóżko. Tutaj będzie drugie łóżko. Czekaj, przerwa, łóżko, przerwa, łóżko, przerwa, czyli tutaj. Nie? Przerwa, łóżko, przerwa, dobra. Będzie padać? Będzie padać? Nie. W tej grze jeszcze chyba nie ma czegoś takiego jak deszcz. Pyk. Dosyć szybko się tutaj buduje i to jest właśnie fajne. Dobra. Ja nie wiem, czy wy wiecie, ale ta gra zajmuje tylko i wyłącznie 56 mega. To jest po prostu mega. W tej grze, że ona naprawdę super, hiper, turbo mało zajmuje. Ja nie wiem, dlaczego ona tak mało zajmuje. Dobra. Tutaj będą te kwatery. I teraz tak, łóżko. Bed. Co ja potrzebuję? Planks and straw. Co to był straw? Tutaj jest straw. Te planksy możemy sobie tutaj odłożyć. No odkładaj. I straw, nie? I teraz tak, łóżko. Łóżko. Dobra. Mamy sobie tutaj łóżeczka. Teraz będziemy im tutaj robić kwatery. Kwaterusy. Jak by to tutaj zrobić, żeby to fajnie wyglądało? Łóżko. To bym jednak w tą stronę. Łóżko, nie? I teraz... Tych możemy zamknąć sobie. Tutaj będzie takie wyjście, powiedzmy. Ej, coś... Czegoś on tutaj nie ma. Czego tutaj nie masz? Stary, no przecież mamy 342! Ej, o co teraz im chodzi? O co im teraz chodzi? Przecież mamy, halo! Ja tutaj mam, zobacz, halo! Widzisz, mam tutaj, widzisz? Wheat seeds! Mamy wheat seeds! Nie widzisz tego? Halo, ziomek, patrz! Nie możesz tego? Nic tutaj z tym zrobić? Dlaczego? Dlaczego ta gra się teraz zacięła? Co jest teraz grane? Przecież mamy mega, super, hiper, turbo dużo! Mamy. Ja się teraz muszę tym zająć, żeby oni sobie tutaj spali teraz, no. Coś tutaj spierdzieliłem, ale jeszcze nie wiem co.
Gdzie tutaj może by było wyjście, jakiś korytarz? Ale lipa, coś tutaj spierdzieliłem, ale jeszcze nie wiem co. Dup. Tak. 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 I tak. Dobra. Tutaj będzie kolejne pomieszczenie. Ja nie wiem, dlaczego oni teraz tego nie robią. Muszę przeczytać jakiś manual. 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 Halo, ziomki, budujemy! No co jest z granem? No przecież masz tutaj Witch Seeds, halo! Mam za ciebie siać, no zobacz, halo! Widzisz? Widzisz? Tak to się robi, halo! I co? Już nie działa. Nie da się. Ziomek! Ziomek, dlaczego on tutaj nie chce tutaj nic zrobić? No, co ja mam tutaj za nich, to tutaj wszystko posiać teraz? O co teraz tutaj chodzi? On pokazuje, że tak jakby... Aha, bo ja to chyba muszę przenieść tutaj, nie? Stockpile! To ma być stockpile! Jaki jestem głupi! Jaki jestem głupi! To jest właśnie ten stockpile! A to jest mój inwentarz! Dobra, spoko, spoko! Ogarnąłem się! Nie krzyczcie! Nie krzyczcie! Proszę was, nie krzyczcie! Dlaczego wy tak na mnie krzyczycie? Że ja nic tutaj nie zrobiłem. Tutaj kolejne łóżko, tutaj musimy rozpierdzielić. I troszeczkę przedłużyć sobie. Dobrze, że to się tutaj nie niszczy, wiecie o co chodzi. Dobra, pyk, 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 pyk i pyk, nie? Tutaj kolejne łóżeczko. I teraz szybko się trzeba zabudować, bo za chwilę noc przyjdzie. Tak, tak. 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 Coś takiego. Coś takiego. I coś takiego, nie? Także mamy na razie tak jakby trzy kwatery, powiedzmy. Tutaj może czwartą zrobimy? Jeszcze zobaczymy. Dobra. Coś takiego. I ogólnie te łóżka chciałem teraz im wziąć stąd. To są jeszcze cztery niepotrzebne łóżka. My to musimy wszystko tutaj przenieść. Dobra. I może zrobimy teraz tutaj też jakąś kwaterę. Tak. Tak, okej, jest ładny kolejny pokój zrobiony. Dobra. Dobra. Jest kolejny pokój zrobiony, także jest fajnie, jest pięknie. Tutaj zrobimy taki podwójny korytarz, powiedzmy 2 na 2, żeby on był dosyć szeroki. Także będziemy musieli sobie tutaj coś troszeczkę pobudować. Może tutaj jeszcze znowu jakąś kolejną kwaterę. Wydaje mi się, że tak, że zrobimy tutaj kolejną kwaterę. Bo mamy jeszcze przecież dwa łóżka. Pyk. I pyk. Ja sobie tutaj szybko zabuduję. Żeby nie było sceny, bo za chwileczkę tutaj zombiaki przecież przyjdą. Spierdzieliłem. Spierdzieliłem. Spierdzieliłem, no ale nieważne, tutaj musi być tak ciasno. Bo to przecież są kwatery. To są kwaterusy. Dobra. Dobra, coś takiego. O, już tutaj chciał przeskoczyć, widzieliście go? Jaki głupi. Właśnie po to się robi właśnie podwójne, bo oni później chodzą gdzie sobie chcą, nie? I to jest takie troszeczkę głupie. Dobra, tutaj są nasze teraz kwatery, zobaczcie. 2, 4, 6, 8, 10 łóżek mamy. Co prawda w lewym górnym rogu nam też to pisze, ale wolałem być pewny. Dobra, wydaje mi się, że w tym odcinku to by było na tyle. Jak ja się tutaj troszeczkę ogarnę, bo najważniejsze jest to, żeby po prostu te pieniądze, no to są w sumie pieniądze, żeby to jedzenie cały czas tutaj było, to wtedy zaczniemy właśnie schodzić na dół. Ile mamy w ogóle tego, mamy bardzo malutko tego seeds bardzo malutko mamy, no nieważne. W każdym razie fajnie to już pomalutku tutaj zaczyna wyglądać, co prawda troszeczkę się przebudowaliśmy i będziemy cały czas się tutaj przebudowywać, ale na tym odcinku to by było na tyle. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!